kontrolny, kolejny mecz, w którym mieliśmy jakieś tam swoje założenia. Można powiedzieć, że jednym założeniem był pressing wysoki, który nam nieźle wychodził na te dobrego rywala. Tradycyjnie można też powiedzieć, że pierwsze 2-3 bramki sobie sami strzeliśmy po błędach indywidualnych, po braku decyzyjności, zawahania chwili, szczególnie ta pierwsza bramka, no nie powinno się to przydarzyć. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, dużo młodzieży to będzie kosztowało na początku dużo błędów, ale później z tego trzeba będzie zabierać owoce. Jak one duże będą, czas pokaże.